Jedyne, co mamy w życiu pewne, to zmiana. I to słowo zmiana, raz kryzys, raz transformacja, to zmiana, zmiana, zmiana. To jest coś, co jest pewne i coś, co na pewno nas czeka. To, że właśnie się to wszystko wokół nas zmienia, świat pędzi, galopuje i znajdujemy się codziennie zupełnie w nowych obszarach, wymusza na nas ciągłą aktualizację tego planowania i dzisiaj wszystkich Państwa do tego zachęcamy. Naprawdę miejmy świadomość, że możemy mieć wpływ na tą zmianę, że możemy być częścią tej zmiany, czyli możemy być częścią przyszłości. Ta strategia jest zmieniana po to, żeby znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, żeby znaleźć odpowiedzi na te kryzysy, o których mówię, bo jeżeli mamy tu żyć, mamy tu mieszkać, to musimy się przede wszystkim zmierzyć pierwsze z depopulacją. No, my to robimy dla ludzi, dla nas samych, więc musimy zrobić wszystko, żebyśmy sami tu chcieli mieszkać i nasze dzieci, wnuki, żeby tu zostały, bo jeżeli wyjadą, to wszystko nie będzie mieć sensu. Smog, powietrze, klimat, o tym też zapominać nie możemy. To wszystko się wokół nas dzieje. To też jeden z tych kryzysów, który nas tu jak najbardziej dotyka. Zrobiliśmy bardzo wielki krok naprzód, ale to dopiero pierwszy wielki krok i musimy zrobić drugi wielki krok i trzeci, być może czwarty. Jestem przekonany, że jak będziemy pisać strategię tam na kolejne, tam jeszcze jedne, to ten temat będzie wracał. No i absolutnie bezpieczeństwo to coś, co wyszło na pierwszą linię naszych potrzeb. Nie zapominajmy o tym, nie wypierajmy tego. Szykujmy się na trudne czasy po to, żeby nam się lepiej żyło i żeby to poczucie bezpieczeństwa także w nas wzrastało. Im będzie nas więcej, tym wyjdzie nam lepiej. Im więcej będziemy rozmawiać, im więcej będziemy dyskutować, im więcej będziemy się spierać, im więcej się będziemy kłócić, tym będzie lepiej. Do tych sporów, wręcz kłótni Państwa zachęcam, bo oczywiście tylko wtedy, jak to będzie twórcze. I przede wszystkim nasze moje zobowiązanie. Musimy się słuchać. Możemy zmieniać świat. Ja to powtarzam urzędnikom moim każdego dnia. Możemy zrobić coś dobrego, coś lepszego, komuś coś pomóc, coś poprawić i jakąś cząstkę tego świata zmienić, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. I jako społeczność prawie 4,5-milionowa jestem przekonany, że jesteśmy w stanie stworzyć w przyszłości fantastyczne rzeczy. Tak, i do tej pory bardzo wiele fajnych rzeczy w naszym regionie się udało zrobić. Żyjemy w dobrym miejscu, przyjaznym miejscu, fantastycznym miejscu, pięknym miejscu. Zróbmy, żeby było jeszcze bardziej piękne, bardziej fantastyczne i bardziej nam, społeczeństwu, przyjazne.